Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com Dziś mam dla Ciebie projekt w technice Sospeso I zacznę od tego, że wytnę tradycyjnie przekładki z cienkiego styropianu Ale tym razem potrzebuję dwie sztuki Tak więc wycinam dwie identyczne przekładki, odrysowuję tą samą bombkę I staram się wycinać je w miarę dokładnie i wycinając pozostawiam długopis za nożyczkami, tak żeby go nie było widać i żeby te przekładki idealnie pasowały do wnętrza bombki. Zaczynam od gruntowania. Gruntuję je białym podkładem akrylowym z jednej strony. I teraz ja znalazłam w swoich starych zapasach klej do styropianu, natomiast można tutaj też użyć kleju typu Magik albo kleju Hobby, no, i to jest też takie pytanie retoryczne: czy sklejać to wszystko zanim się to ozdobi, czy sklejać na końcu? Jak komu wygodniej? Ja skleiłam przed ozdabianiem i ozdabiałam tą przekładkę w taki mało wygodny sposób, ale można też te przekładki ozdobić osobno i dopiero skleić, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba to będzie wszystko przycisnąć. Odrysowałam tą samą bombkę na serwetce i wycięłam bardzo dokładnie. A teraz mam folię Sospeso. To jest folia już zadrukowana, i do wyboru mam białą i czerwoną e, gwiazdę betlejemską, i ja postanowiłam, że wykorzystam e, czerwoną i muszę bardzo dokładnie wyciąć e, każdy wzór. E, w tym przypadku będę potrzebowała sześć. Nie, cztery kwiaty, natomiast każdy z nich składa się z dwóch elementów i po wycięciu muszę naciąć każdy płatek bardzo dokładnie w kierunku środka, tak żeby jakby te płatki były zupełnie osobno. I teraz ważna sprawa. Rozgrzewam tą folię nad t nad świeczką małą, um, okrężnymi ruchami, tak żeby nie trzymać nad tym ogniem, żeby to, go nie przepalić, bo ta folia jest zadrukowana, a nie oklejona i ona się nagrzewa błyskawicznie i po prostu wystarczy chwilę dłużej przytrzymać, no i po kwiatku, praktycznie mamy go spalonego, więc ostrożnie bardzo podgrzewam, aż płatek zaczyna opadać, i dłutkiem na podkładce gąbkowej każdy płatek osobno kształtuje. Mniejszy wchodzi do środka, większy stanowi taką podstawę. Muszę je tak podnieść do góry, naciskając jakby z góry na każdy ten płatek, żeby one się w sobie, że tak powiem, zmieściły. Listki jeszcze mam, i te listki też każdy osobno sobie kształtuję i każde osobno wycinam. Można tą folię podgrzewać około 10 razy. I ona jest termoplastyczna, bardzo dobrze reaguje na ciepło i daje się kształtować. A teraz każdy element, ponieważ one są takie bardzo plastikowe, połysk mi się podoba, ale to wycięcie, ten brzeg jest taki dosyć ostry, więc każdy element wybieliłam podkładem akrylowym, białym i gąbeczką, bardzo niewielką ilością. Teraz pora wrócić do przekładki. Ona już jest sklejona, składa się z dwóch elementów. I, I górę, i dół będę oklejać tą samą serwetką, tym samym wieńcem. Zacznę z jednej strony, ozdobię to wszystko, a potem będę ozdabiać drugą stronę symetrycznie. Czyli tak, przyklejam mój wieniec, klejem do dekupażu, bardzo dokładnie dociskam, a teraz wszystko będę montować za pomocą Heavy Body Gel i za pomocą żywicy z Sospeso. Ta żywica jest bardziej ciekła, a heavy body jeżeli jest taką pastą. Najpierw montuję kwiatki i listki. I po zamontowaniu tych moich głównych elementów sięgam po żywicę sospeso i po szkło. To jest taki specjalny rodzaj stłuczki szklanej, która utworzy mi efekt szronu. A oprócz tego mam ze stamperii posypkę taką grubszą perłową i bardzo drobny brokat. Teraz tak, ja tą żywicę ze szkłem mieszam na tacce. I tak będę ją nakładać, ale niektórzy robią w ten sposób, że nakładają żywicę najpierw na listki albo na kwiatki i dopiero potem tym szkłem posypują, jakby jak komu wygodnie. Ta żywica daje niesamowity dodatkowy połysk, oprócz tego, że pięknie przykleja te elementy szklane, ale właśnie, można też nią kleić. Ja sobie tą żywicę wlewam w różne zakamarki wokół tych kwiatków, wokół tych moich gwiazd betlejemskich. No i sobie użyję jeszcze kulek największych, średnich i bardzo drobnych kulek w kolorze białym. One mi to wszystko bardzo ładnie rozświetlą, i ten projekt zyskuje taki dodatkowy, ciekawy element przestrzenny. A na końcu jeszcze posypki. Ta, ta gruba, taka właśnie posypka to nie jest broka, tylko rodzaj, Takiej posypki perłowej i brokat opalizujący, który daje przepiękny połysk. No i teraz, jak to mi porządnie podeschnie, to odwracam to na drugą stronę i dekoruję ten element z drugiej strony. I tu widać, już ta dekoracja jest symetryczna. Zostawiam to na przynajmniej 24 godziny, i po wyschnięciu mogę wszystko. Montować i zamykać. Także będę miała przezroczystą kulę, w środku tą przekładkę i wszystko to okleję jeszcze taśmą, żeby ukryć to łączenie, zarówno dwóch przekładek, jak i samej bombki. Taśma dwustronnie klejąca, jadę dookoła bombki, a następnie dosyć szeroką wstążkę, tak żeby właśnie, tak jak wspomniałam, ukryć łączenie, zarówno przekładek, jak i Samej bombki, także pasująca kolorystycznie, wstążka z dosyć dużym zapasem, kokarda i moja bombka na ten moment jest gotowa. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Pod filmem znajdziesz linki do produktów, których użyłam. Zostaw parę słów od siebie. Subskrybuj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.